diabeł dobranoc mówi do ciotki, gdzie w cichej niezgodzie przyszło nam żyć. Na piecu gdzieś mieszkają plotki, wychodzą na świat, gdy chce im się pić. Niewiele im trzeba, żywią się nami. Szczęśliwą miłością, płaczem i snem. Zwyczajnie od przychodzą drzwiami, pospieszne jak dym i lotne jak cień. Gadu, 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 gadu nocą. Gdzie wdowa do wdówki mówi kochana, gdzie kot w rękawiczkach czeka na mysz, gdzie każdy ptak zna swego pana, tam wiedzą co jesz, co pijesz, gdzie śpisz. Gdy noc na miasteczko spada jak sowa, splatają się ręce takich jak my i strzeże nas księżyca owa, by żaden zły noc na miasteczko spada jak sowa. I długo gadamy, że to, że sio. Tak samo jak ten tłum na rynku. Pleciemy co kto, kto kiedy, gdzie kto. Bye.
Niesamowity utwór, prawda? Aż szkoda, że się skończył. Ale niestety w życiu wszystko przemija, wszystko się zmienia. Nie jesteśmy już tymi samymi ludźmi, którymi byliśmy jeszcze niedawno. Kaja w utworze Gorana Bregovica przyznaje, iż kiedyś była różą, lecz niestety nie jest nią teraz. Tę historię przybliży nam dzisiaj kolejna wokalistka, Karolina Budzyńska, którą także powitajmy brawami, by rozkwitła przed nami niczym róża. Kiedyś byłam różą dla twojego serca. Kiedyś byłam różą twoją, cierniem jestem dziś, gdy się przyglądasz mi. Nie kobietą Bóg mi daje, Bóg mi odbiera. Kiedyś różą byłam, lecz nie jestem teraz. Od czasu do czasu jakbym słyszała nadal, jak przechodzisz przez mój próg. Miły, od czasu do czasu, choć wiem, że nie mam prawa, bo nie jestem twoja już. Gniazdo znów ożyło, bociany do domu wróciły, a ja śniłam znów, że jak one tu, wrócisz mi. Różą byłam, lecz nie jestem teraz. Kiedyś różą byłam, lecz nie jestem teraz. Miłość do muzyki osiedla się w przeróżnych miejscach. Towarzyszy nam w każdym zakątku globu. Dziś zagościła w Milanowie, ale na moment przeniesiemy się do Portofino,
Dzięki zdolnej Martynie Beksiak, która zaśpiewa utwór z muzyką Francesco Buscaglione i słowami Agnieszki Osieckiej. To w Portofino i dużo gości z wszystkich stron. I strumieniami płynie wino tu w Portofino przez całą noc. Dla wszystkich dziewcząt z Portofino wystarczy w samochodach miejsc i każda będzie mieć na kino tu w Portofino. Tego roku w Portofino skończyłam 19 lat i nie wiedziałam, że jest miłość tu w Portofino, no bo jak jest tyle dziewcząt w Portofino, a zobaczyłeś właśnie mnie, pomarańczowy księżyc płynął. Ludzi niezastąpionych, ale wydaje mi się, że w życiu każdego z nas jest taka osoba, dla której nie ma alternatywy. Z piosenki skomponowanej przez Mateusza Święcickiego do słów Krzysztofa Dzikowskiego dowiemy się, że był taki ktoś, a wykona ją dla nas dzisiaj Marcelina Makówka. To tylko wiatr śpiewa wciąż te kilka nut. To właśnie dziś smutek mnie odnalazł znów. Jak późny gość w szyby znów zadzwoni.
tylko wiatr. Śpiewa wciąż te kilka nut. To tylko deszcz. W okna me zadzwoni Nasz piękny świat, mimo swego uroku, niestety posiada kilka ciemnych stron, w które wkrada się zło. Jednak my mamy na to panaceum, które rozwieje wszelkie nieprzyjemne myśli, bowiem niewątpliwie nasza cudowna orkiestra i piękne wokalistki są lekiem na całe zło. Utwór Bogdana Olewicza ze słowami Marka Stefanowicza wykona przed Państwem Martyna. Ślad flamastra trzesz. Mówisz, że nikogo.
To, co nieodłącznie towarzyszy klimatowi minionych lat, to bezsprzecznie niezwykła melancholia. W nieco nostalgiczny nastrój wprowadzi nas teraz Karolina w utworze pod tytułem Melancholie, skomponowanym przez Wojciecha Kilara do słów Agnieszki Osieckiej. Melancholii, twym imieniem przyzywam cię. Melancholii, wiem jak bardzo kochałam cię. Jak szary płaszcz otuliła nas melancholia. I słyszę znów, jak romanse mi gra. Podobno nie należy gdybać, ale kto z nas czasem nie zastanawia się, co by było gdyby? Teraz przed Państwem utwór Gdybyś, skomponowany przez Bożenę Bruszewską ze słowami Zdzisława Augusta Malinowskiego, wykona utalentowana Marcelina i pozwoli nam przez chwilę pogdybać o niezapomnianych sytuacjach i miejscach, a przede wszystkim o bliskich nam ludziach. Chcesz, a może skadłeś już, jak cichy jest ten długi sen. Ty także pójdziesz tam, gdzie pole złotych róż, i staniesz jasny tak, jak szczyty wzgórz. I pójdziesz tam, pole złotych róż, i staniesz jasny tak, jak
jak szczyty wzgórz. Na szczęście weź choć grosze dwa i przytul je, gdy przyjdzie czas. Jeszcze wiedzieć chcesz, co w tobie trwa. Jeszcze tańczyć chcesz przez siedem lat. Więc gdybyś innym ptakiem był, gdybyś w słońcach gniazda bił, to jeszcze nic, naprawdę jeszcze nic, by w słońcach gniazda. Każdego z nas pojawiają się wyzwania i trudne chwile. Jednak musimy być wojownikami, zupełnie jak mała Dianka, dla której dziś tu gramy, i każdego dnia stawiać tym wyzwaniom czoła.
Dlatego teraz wyjątkowy utwór I Will Survive, który napisała Gloria Gaynor, zaśpiewa Państwu Martyna Beksiak. At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I can never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. Can I grow strong? I learned how to get along. Cudowny utwór. Mam nadzieję, że są Państwo pełni energii. Teraz na moment zamyślimy się nad tym, co może się wydarzyć, kiedy nas już nie będzie. Utwór wykona Karolina. Muzykę skomponował Seweryn Krajewski, natomiast słowa napisała znana nam już Agnieszka Osiecka. Z tamtą kobietą twarzą w twarz, kiedy mnie już nie będzie. Spalcie w kominie moje buty i płaszcz. Zróbcie sobie miejsce, a nie oszukuj mile uśmiechem, dopóki jestem,
dopóki jestem, a mnie oszukuj. Chleb na pół, kiedy mnie już nie będzie. Kupcie firanki, jakąś lampę i stół. Zróbcie sobie miejsce, a nie zabawiaj smutnie uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem. Dopóki jestem, a nie zabawiaj smutnie uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, dopóki jestem. Wiemy już, co się stanie, gdy nas nie będzie, ale na całe szczęście widzę, że Państwo wciąż tu są. Wyśmienicie. Jesteśmy tutaj, spotkaliśmy się w Milanowie, w bardzo wyjątkowym dworku. Prawda jest taka, że każdy z nas ma takie swoje wyjątkowe miejsce, w którym lubimy się spotykać, o którym myślimy z sentymentem i lubimy do niego wracać. Za moment o tym, dokąd lubił wracać nieoceniony artysta Zbigniew Wodecki, w słynnym utworze Lubię wracać tam, gdzie byłem, który zaśpiewa nasza wokalistka Marcelina. Co dzień nas gna w nowe strony zadyszany czas. 100 lat, 100 spraw wciąga nas, gna nas. I moje dni, wszechobecny pośpiech, czasu znak naznaczył mi, może przez to tak lubię. Lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen pnących róż, na uliczki te znajome, tak do znajomych drzwi pukać, myśląc, czy
samym środku zdyszanego dnia. Oglądasz się tak jak ja. Gdzie miłość zostawiłaś swą. Ty jedna mnie umiesz pojąć, bo lubisz, lubisz wracać w stronę, której znasz, pod ten balkon pełen pnący już, na uliczki te znajome tak. Powiem Państwu, zrobiło się gorąco. Moje serduszko już się topi. Jednak zanim zapowiem następną piosenkę, chciałabym Państwu sprzedać protip, żeby nie każdemu ufać w życiu od razu. Do niektórych należy podchodzić z delikatną nutą dystansu, ale oczywiście nie do nas, ponieważ my i wykonawcy jesteśmy wyjątkowo solidną firmą. Mimo że za moment usłyszymy piosenkę pod tytułem Nie wierz mi, nie ufaj mi, napisaną przez Andrzeja Bianusza do muzyki Antoniego Kopfa. Zaśpiewają nam ją dzisiaj niezastąpione Karolina Budzyńska i Martyna Beksiak. Proszę, brawa! Coś powiesz, zmilcz. Nim coś powiesz, zważ. Bo mówiąc przegrałbyś, a zmilczeć możesz jak poeta. Ty zalet masz, tyle zalet masz i tyle pięknych wad, cudownych tyle wad, a jednak nie wierz mi, nie ufaj mi, bo oprowadzisz mnie, przeprowadzisz mnie przez zaufania próg, gdzie byś mnie mieć już mógł za swoją.
się. Jeśli Państwo tęskniliście, to już jestem z powrotem. Tymczasem powiem Państwu, że tęsknoty w naszym życiu bywają mniejsze i większe. Czasem tęsknimy do lat dzieciństwa, czasem do ukochanych osób, a jeszcze innym razem do pysznej zupy, którą gotowała nam babcia. Dzisiaj o tych mniejszych tęsknotach zaśpiewa nam Martyna w utworze z muzyką Wojciecha Trzcińskiego i słowami Andrzeja Mogielnickiego pod tytułem Małe tęsknoty. Jak dzwon, który zaledwie tylko tknąć, a już śpiewa. Jak zabłąkanych ptaków głos. Jak liść przez chwilę piękny, nim go wiatr strąci z drzewa. Tak w nas głęboko skryte śpią. Tęsknoty, krótkie tęsknoty, znaczące prawie tyle co nic. Nagłe i szybkie serca łopoty, kto by nie znał ich. Nie wiadomo skąd zjawiają się zakatarzone, wyproszą łzę i żalut. Posiedzą, podumają, jak gość nieproszony, nim się rozwidni i znikną już. Małe tęsknoty, krótkie tęsknoty,
Gdy słońce powoli wschodzi, a świat zaczyna budzić się do życia, do głów rannych ptaków wlatują przeróżne refleksje. Teraz, tą wieczorową porą, będziemy balansować na granicy nocy i dnia dzięki Marcelinie, która zaśpiewa nam utwór napisany przez Wojciecha Popkiewicza do muzyki Roberta Obcowskiego. Na krawędzi nocy i dnia, nim ucichnie cały zgiełk, tyle bardzo ważnych spraw znów rozpłynie się we mgle. Na krawędzi nocy i dnia, proszę nie mów, kim jest kto. Pośród wyobrażeń zjaw pragnę ciepła twoich rąk. To nic, że noc się dłuży, skraca z dniem, to się odwróci, spróbuj więc odnaleźć pierwszych rozmów sens naszej mizernej prawdy strzęp. Tak jakby nie posiwiał nikt, jakby nikt nie uronił łzy i tylko jednej kropli krwi od kolca róży. Już za chwilę przed Państwem kolejny utwór, będzie to Fly Me to the Moon. Jest standardem muzyki popularnej i jazzowej, skomponowanym w 1954 roku przez Barta Howarda. Przez samego autora został zatytułowany In Other Words, ale powszechnie jako tytuł przyjęły się pierwsze słowa tekstu. Był on wykonywany przez wielu artystów i znalazł się na wielu albumach. Między innymi nagrywali go Brenda Lee, Julie London, Felicia Sanders, Nat King Cole i inni. Dzisiaj zaśpiewa go nam Karolina, tak więc proszę mocno trzymać się krzeseł, ponieważ w przeciwnym razie mogą Państwo odlecieć aż na księżyc. Thank you.
Niestety, powoli zaczynamy się zbliżać do końca. Natomiast zanim to się stanie, chciałabym Państwu przypomnieć kilka miłych momentów, ponieważ to, co najbardziej i najprzyjemniej wspominamy z przeszłości, to jest właśnie radość. Radość dziecięca, uciechy młodzieńcze i szczęście dojrzałych ludzi. Aby ten wieczór zapamiętali Państwo pozytywnie i kojarzyli z niezwykłą radością, na sam koniec przedstawimy utwór Radość Najpiękniejszych Lat z muzyką Jarosława Kukulskiego i tekstem napisanym przez Janusza Kondratowicza. Specjalnie dla Państwa zaśpiewa go nasze zdolne trio. Co już przedmieścia gorzki smak, autobus rusza w krótki rejs. Zdyszana biegnę z żartu w żart, z podróży w podróż, z wiersza w wiersz. I kocham, pragnę, tracę tak, jakby się chwilą zdawał rok, jak gdyby świat wymykał mi się z rąk. To, co mam, to radość najpiękniejszych lat. To, co To były już wszystkie utwory na dziś. Widzę uśmiechy na Państwa twarzach, ale muszę się upewnić, czy Państwu się podobało. Chcę to usłyszeć. No już dobrze, dobrze.
Teraz trzeba docenić tych, którzy naprawdę odwalili tutaj kawał dobrej roboty. Były to nasze cudowne wokalistki. Marcelina Makłówka. Martyna Beksiak. I Karolina Budzyńska. Problemy techniczne. Nie możemy także zapomnieć o tym, kto aranżował nam te cudowne występy. Kwartet smyczkowy w składzie. Pierwsze skrzypce Aleksandra Złotnicka. Drugie skrzypce Gabriela Ręka. Na altówce Teresa Albińska. I na wiolonczeli Katarzyna Mach. Oraz oczywiście zdolni panowie na gitarze Michał Kozar. Gitara basowa i kontrabas Maciej Baraniak. Saksofon sopranowy Andrzej Flis. W perkusję dziś uderzał Karol Różycki. A na instrumentach klawiszowych Maciej Wrzesiński. Zapamiętajcie te nazwiska, to są ważne informacje. Chcielibyśmy także podziękować Kubie Wójcikowi za aranżację utworów. Ogromne podziękowania również dla naszych sponsorów, bez których to wydarzenie nie odbyłoby się. Dziękujemy także pani kierownik warsztatu terapii zajęciowej Elżbiecie Zielińskiej-Gomułka za udostępnienie tego cudownego obiektu. Oczywiście ogromnie dziękujemy Deli Nagłośnienie, Arturowi Wardakowi i Michałowi Krośko. A także telewizji Dębowa Kłoda, panu Piotrowi Antoniewskiemu. Dziękujemy także panu Pawłowi Gołackiemu za przygotowanie miejsca plenerowego koncertu. Teraz na moment podzielę się mikrofonem i tutaj tym szlachetnym miejscem z organizatorem, który opowie nam parę słów jeszcze o koncercie. Witam wszystkich Państwa. Nie mam nic przygotowanego, żadnego tekstu. Kilka słów chciałem powiedzieć na temat pomysłu. Pomysł takiego koncertu powstał po odejściu mojego taty. To on zaszczepił we mnie taką miłość do starej muzyki, kiedy jako piętnastolatek moi koledzy słuchali jakichś topowych utworów z list przebojów, to ja słuchałem na przykład Krzysztofa Klęczona. No i tak zostało do dzisiaj. Te utwory gdzieś tam są głęboko w moim sercu i chciałem się po prostu za pośrednictwem tych wspaniałych artystów podzielić z Państwem tym, co siedzi nam w sercach, w duszy, w głowie. Widzimy się na pewno za rok w tym samym miejscu, być może w większym gronie. Serdecznie Państwu dziękuję za przybycie w tak licznym gronie dzisiaj i dobrej nocy życzę. Chciałabym jeszcze Państwu powiedzieć, że w razie czego premiera transmisji z dzisiejszego koncertu odbędzie się za tydzień w telewizji Dębowa Kłoda. I to już będzie wszystko od nas. Dziękujemy bardzo. Koncert poprowadziła dla Państwa Alicja Bryguła.
Wyczuwam bis.